wersja ściegu wafelkowego, gofrowego na początku będzie podobna z tą wersją na płasko, ta wersja na okrągło. Zapomniałam dodać. Teraz właśnie się bierzemy za tą wersją na okrągło. Rozpoczynamy tak samo, czyli pętelką początkową i liczbą oczek podzielną przez 3. W moim przypadku niech to już będzie te 21. Z tym, że w tej wersji nie dodajemy w ogóle tych dwóch oczek, które dodawaliśmy w wersji na płasko. Je zupełnie pomijamy. Po prostu liczba oczek musi być podzielna przez 3 w tej wersji na okrągło. Czyli ja teraz skupię się na liczeniu, ponieważ nie raz, nie dwa pomyliłam się licząc i dyskutując. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. I tutaj już, tak jak powiedziałam, darujemy sobie te dwa oczka zwrotne, które robiliśmy w wersji na płasko, ponieważ tutaj musimy połączyć koniec z początkiem oczkiem ścisłym. Musicie tutaj uważać, żeby łańcuszek nie był jakiś poskręcany w trakcie łączenia, ponieważ później zobaczycie, że w trakcie przerabiania dalszych rzędów będą z tego problemy. Musi być po prostu płaski, rozłożony na płasko. Niestety jest to dosyć duża trudność w przypadku bardzo długich łańcuszków, na przykład jak będziecie robić komin, no ale trzeba sobie poradzić. Wbijamy się w pierwsze oczko szydełkiem, na którym nie ma żadnego narzutu. Moment, czy mi się nie wykręciło? Nie wykręciło. Wbijamy się w pierwsze oczko. Przybliżamy sobie to oczko do pętelki, która jest na szydełku i tu robimy oczko ścisłe, łącząc nasz łańcuszek. Przeciągamy przez to oczko i przez pętelkę na szydełku. I teraz zabieramy się za pierwszy rząd, taki sam pierwszy rząd, jak robiliśmy w przypadku wersji na płasko, czyli pierwszy rząd to 3 oczka łańcuszka zastępujące pierwszy słupek i następnie w każdym kolejnym oczku po jednym słupku. W każdym kolejnym oczku po jednym słupku. I tutaj dokładnie będziemy powtarzać schemat ten, który robiliśmy w wersji na płasko, czyli pierwszy rząd słupków, drugi rząd te reliefy, później tamte, ale jeszcze tutaj przerobię ten pierwszy rząd, żeby wam coś podpowiedzieć. Pierwszy rząd wersji na okrągło skończony, ale musimy tutaj jeszcze pewną rzecz skontrolować. Żeby żadne oczko nam tutaj nie umknęło, musicie policzyć, czy macie 21 słupków, czyli tyle, ile było oczek początkowych. Dlaczego? Tutaj gdzieś w tej brzydkiej części, w której robiliśmy oczko ścisłe, może jakieś oczko nam umknie, może gdzieś się zgubi, może dodatkowe jeszcze zrobicie. Tutaj po prostu w tym rzędzie musi być 21 słupków, ale zaznaczam, liczonych z tymi 3 oczkami łańcuszka, które robimy zawsze na początku. I teraz pokażę wam, jak zrobić łączenie rzędu. Łączenie rzędu w wersji na okrągło będzie już identyczne do końca. Zawsze na początku będą tu 3 oczka, a na końcu słupek. Tak mi się przynajmniej wydaje, chociaż nie, może tam coś, pewna rzecz się zmienić, ale to za moment wam wyjaśnię. I to łączenie rzędu będzie takie samo. Wbijamy się szydełkiem już bez narzutu w górne oczko pierwszego słupka składającego się z 3 oczek łańcuszka i tu robimy oczko ścisłe. I rozpoczynamy następny rząd od 3 oczek łańcuszka, czyli w naszym przypadku drugi rząd, narzut. I jak sobie być może przypominacie, być może jeszcze nie, ten drugi rząd będzie się składał z słupka reliefowego i 2 zwykłych.
reliefowy, 2 zwykłe. A więc ja przerabiam reliefowy i dalej 2 zwykłe. Nie będę tego tutaj Wam pokazywać, ponieważ już to było. I dalej reliefowy, 2 zwykłe. Szybko kończę, przerabiam i wracam do Was za moment. Drugi rząd praktycznie skończony. Z czasem zobaczycie też, że te reliefy Wam ścieśniają nawet robótkę na okrągło. Łączymy tak samo jak ten pierwszy rząd, czyli wbijamy się szydełkiem w górne oczko pierwszego słupka składającego się z 3 oczek i robimy oczko ścisłe. I teraz będziemy przerabiać nasz trzeci rząd. I tutaj musimy na samym początku przynajmniej tego trzeciego rzędu zrobić jeszcze 3 oczka łańcuszka. Tutaj już powinien być słupek reliefowy, no ale nie da rady zrobić z oczek łańcuszka słupek reliefowy, więc tutaj do końca robótki robionej na okrągło będzie taki szef, można powiedzieć, składający się z tych oczek. Tego nie da rady przeskoczyć. I znów, być może pamiętacie, być może nie, teraz przerabiamy odwrotność tego, co mamy w drugim rzędzie. Czyli w drugim rzędzie następny słupek to słupek reliefowy, czyli taki wypukły. Może to tak nie za bardzo widać, ale jest on wypukły. Na tym wypukłym robimy zwykły. Przepraszam. Sekundkę. Och, jak to dobrze, że się nie zagalopowałam za daleko, bo bym mocno namieszała tutaj w filmiku. Skupmy się na razie na 3 oczkach łańcuszka, które rozpoczynają nam trzeci rząd. I teraz zastosujemy taki pewien myk, który wymyśliłam. Zawsze przy każdym rzędzie będziemy odwracać robótkę na drugą stronę. Ale jak to w okrążeniach? Ano właśnie, żeby było nam łatwiej i w okrążeniach zastosujemy tą metodę. W jaki sposób? Najpierw proszę odwrócić sobie tak jakby w ten sposób do wewnątrz i tą robótkę wywracamy na lewą stronę, tak żeby teraz widzieć po prostu lewą stronę robótki. I teraz mamy niejako zupełnie taką samą sytuację jak w trzecim rzędzie robótki przerabianej na płasko. Czyli trzeci rząd odwrócony już jest na drugą stronę, później czwarty znów będziemy musieli odwrócić na drugą stronę. Teraz znów wracamy myślami, albo posłuchajcie mnie jeszcze trochę na właśnie w tym trzecim rzędzie. Tutaj mamy zasadę: to co wypukłe przerabiamy słupkami reliefowymi, to co schowane zwykłymi. Tutaj pierwszy słupek od lewej strony mam wypukły, czyli jego przerabiam reliefem wpływanym od przodu. Następnie mam schowany, więc na nim przerabiam ten zwykły. Później mam 2 wypukłe, więc przerabiam reliefami. Później jest schowany i tak dalej, i tak dalej. Proszę, przeróbcie to do końca. I już możecie od razu połączyć rząd oczkiem ścisłym, ten trzeci rząd. Trzeci rząd prawie że skończony. Teraz łączę go tak jak zawsze, jak każdy rząd, wbijając się w oczko pierwszego słupka i robię oczko ścisłe. Teraz przed nami czwarty rząd. Znów 3 oczka łańcuszka, narzut, odwracam sobie w ten sposób i wywracam znów moją robótkę na drugą stronę, tak żeby ukazywał nam się tym razem ściek, ten wafelkowy, czyli na prawą stronę. I co teraz przerabiamy? Ano przerabiamy to samo, co w rzędzie
tym na płasko, czyli tutaj w miejscu, gdzie jest wypukły słupek, przerabiamy relief, schowane, zwykłe słupki. Czyli taka zasada. To, co jest wypukłe, przerabiamy reliefem od razu w czwartym rzędzie, a to, co schowane, zwykłymi słupkami. I przewracając właśnie tutaj robótkę na lewą, prawą, nawet w okrążeniu, ułatwimy sobie niesamowicie pracę, ponieważ w okrążeniu byśmy musiały zastosować zupełnie inną metodę. I w zasadzie mam już pokazany dla Was cały wafelkowy ściek. Teraz znów musicie wrócić do rzędu trzeciego, wywracając w ten specyficzny sposób. Znów musicie powtarzać trzeci, czwarty rząd do końca robótki i wtedy stworzycie cokolwiek, czy to getry, czapkę, którą później się wiąże na końcu igłą dziewiarską, czy komin, no czy cokolwiek innego. Także na pewno chwalcie się efektami swoich fantazji, waszej wyobraźni, co tutaj, sama jestem ciekawa, co tutaj stworzycie w wersji na płaskiej i w wersji na okrągło. Teraz, tak jak powiedziałam, jeszcze pozostało mi skończyć czwarty rząd i powtarzamy. Trzeci, czwarty. Tworzymy właśnie taką specyficzną, wafelkową, okrągłą robótkę. Ja oczywiście nie robię dalej, ponieważ nie ma tutaj potrzeby i za moment już zbieram się, żeby wytłumaczyć, jak zrobić becik niemowlęcy wzorem wafelkowym. W tej części filmiku skupię się na takim ekspresowym wytłumaczeniu becika niemowlęcego ściegiem wafelkowym, który pokazywałam w pierwszej części. Stwierdziłam, że nie będę nagrywać osobnego filmiku od początku do końca, ponieważ posłużę się pewnym takim chwytem i wykonam skróconą formę tutorialu dzięki dwóm filmikom. To znaczy, już na moim kanale powstał bardzo stary filmik, co prawda, z becikiem niemowlęcym. Tam był taki becik kilkukolorowy, w kolorach pastelowych, z innym środkiem, z innym ściegiem tutaj. Ale zasada wykonania tamtego becika jest identyczna jak tego. Czyli robimy jeden długi prostokąt, później odpowiednio zszywamy, robiąc kaptur, i robimy wykończenie. Na pewno podlinkuję, postaram się nie zapomnieć, ponieważ zdarza mi się zapomnieć podlinkować coś. Podlinkuję na pewno ten stary filmik w opisie pod tym filmikiem. W opisie tutaj również będą wszystkie informacje dotyczące tego becika, czyli z czego najlepiej zrobić, ile zużyłam włóczki, jaki rozmiar szydełka i tak dalej. Wszystkie rzeczy, które są potrzebne do wykonania tego beciku, możecie kupić w moim sklepie internetowym, jeśli macie takie życzenie, www.karolinaszydelko.pl. Tam jest i włóczka, i nożyczki, i szydełko. Może na razie skupię się na takich technicznych informacjach początkowych, z czego zrobić taki becik. Musi to być delikatna włóczka, najlepiej jakaś dziecięca. I teraz powiem Wam szczerze, przyznam Wam się, że ja nie zrobiłam z włóczki dziecięcej, po prostu zrobiłam z włóczki, którą miałam w swoich starych zapasach. Tej szarej miałam dużo. Jest to włóczka pół na pół akryl wełna, ale niestety jest dosyć nieprzyjemna dla dziecka. Jest po prostu szorstka, taka dosyć gryząca, i ja będę musiała podszyć ten becik jakimś materiałem. Myślałam o materiale albo bawełnianym, albo minki. Raczej będzie to minki, żeby było cieplutkie. Gdybyście użyły dziecięcej włóczki, w zupełności nie trzeba podszywać jakimś materiałem, bo zobaczcie, wzór jest na tyle gęsty i nieprześwitujący, że spokojnie będzie dziecko chronił.
I teraz, jaką włóczkę wybrać? Ja dopasowałam do tej mojej włóczki, nawet nie będę wam mówić nazwy, bo po co? Przecież to ma być włóczka dziecięca, ja nie użyłam i mam trochę więcej problemów z tego tytułu. Ja wam zaproponuję trzy rodzaje w identycznej grubości, jaką robiłam mój becik. Także liczba oczek, liczba rzędów będzie dokładnie taka sama, jak wam tutaj powiem. Tyle, że dostosowałam tutaj tak mniej więcej do tej włóczki, którą ja tutaj używałam. I ja wam proponuję najbardziej włóczkę Gazal Baby Wool XL. Jest to włóczka z wełenki Merino, 40% wełny Merino, czyli niegryzącej, delikatnej wełny dla dzieci, wspaniałej. 20% sztucznego kaszmiru, ona daje taki efekt puszystości, ten sztuczny kaszmir, i 40% akrylu, zupełnie niegryząca, delikatna, idealna na przykład na tego typu robótki dziecięce. Kolejną wersją, jeśli z jakiejś przyczyny nie będziecie chcieli tej włóczki, a chcecie jeszcze lepszą, jeszcze bardziej luksusową, polecam włóczkę Drops Big Merino, jest to 100% wełna Merino. Jeśli możecie sobie finansowo na to pozwolić, to oczywiście tylko z niej robić. Naprawdę jest wspaniała, delikatna, nie ma drugiej takiej tak delikatnej włóczki jak wełna Merino. Nawet wiele włóczek akrylowych chowa się miękkością do tej włóczki. Niestety minusem jest to, że jest po prostu dość droga. To jest niestety minus. I szybkie przypomnienie, nie wolno używać do płukania tej robótki z tej włóczki, nie wolno używać płynów do płukania, ponieważ się rozejdzie, zniszczy robótka i będzie na marne. Sama prać po prostu, płukać po prostu w wodzie też delikatnie. Ona jest troszkę wymagająca, ale jest za to cieplutka, delikatna, no idealna dla maluszków. Jeśli jednak tamte włóczki są dla was zbyt drogie, nie możecie sobie pozwolić, to po prostu część z was, wiem, że akceptuje dla małych dzieci 100% włóczki akrylowe. Ja akurat wolę, jak jest jakaś tam domieszka naturalnego włókna. Na pewno to jest o wiele lepsze dla skóry dziecka, dla oddychania i tak dalej, i tak dalej. Polecam włóczkę Bambino, Opus Bambino, tak, Opus Bambino. Jest to akryl antypilingujący, nie mechacący się. Takie trzy włóczki mogę wam do zrobienia tego zaproponować, tego becika. Proponuję wam, używajcie tych trzech rodzajów włóczek i do nich możecie użyć następującego rozmiaru szydełka. Ja tych szydełek użyłam w tej włóczce i wy śmiało możecie w tamtych trzech wersjach włóczek użyć tych samych rodzajów szydełek. I tutaj jest instrukcja obsługi naszego becika. Proponuję włóczkę Gazal Baby Wool XL. Jest to 50 gram 100 metrów. Zużyłam na cały becik około 1000 metrów. Mówię około, bo możecie przecież sobie zrobić mniejszy, większy. No zawsze taki zapas trzeba sobie zrobić. Na pewno policzyć trzeba co najmniej 1000 metrów. 1050, 1100, no może różnie wyjść, ale tak jak powiedziałam, co najmniej 1000 metrów. Szydełko Clover 4,5 mm na tą środkową, nie wiem, czy to widać, 4,5 mm na środkową część, czyli na tą wafelkową. Natomiast na wykończenie, u mnie jeszcze nie jest skończone, wykończenie tą plisą, zwykłymi półsłupkami, musimy użyć tutaj mniejszego szydełka. Dlatego tutaj koniecznie szydełko 3,5 mm. Potrzebne nam będą jeszcze oczywiście nożyczki, myślę, że z 8, 6, 8 albo nawet 10 guzików. Wszystko zależy od tego, ile chcecie zrobić po bokach tych guzików.
do guzików, do przyszycia na pewno potrzebna będzie jeszcze igła dziewiarska z większym oczkiem, nieostra taka. I to chyba wszystko. I teraz, cóż dalej? Wykonujemy zgodnie z instrukcją, którą Wam mówiłam, w wersji tego ściegu na płasko, w wersji wafelkowego. I tutaj wyliczyłam dla Was, ile musicie zrobić oczek początkowych. 69 oczek początkowych, oczek łańcuszka, plus 2, bo to jest wersja na płasko. Czyli 69 oczek łańcuszka i przerabiamy zgodnie z pierwszą częścią tego tutorialu, z tą wersją na płasko. Przerabiamy bardzo długi prostokąt. Na pewno narobicie się, włóczki Wam zeżre. Trochę cierpliwości trzeba mieć, bo jest wzór włóczkożerny, dosyć przyjemny, prosty, ale niestety pracochłonny. I tutaj co dalej? Robimy bardzo długi prostokąt składający się ze 114 rzędów i on powinien mieć około mniej więcej bez plisy 112 cm. To są wartości bez plisy. Natomiast po pewnym czasie zauważycie, że na szerokość Wam się robótka zwęża i bez plisy ten środek, ten wafelkowy środek będzie miał 41 cm. Czyli wymiary są środka 41 mniej więcej na 112. Tak długi prostokąt musicie zrobić. Korzystacie z tutorialu, tak jak powiedziałam, na początku tego filmiku, powtarzacie cały czas w wersji na płasko, trzeci, czwarty rząd i widzicie efekt swojej pięknej pracy. I teraz co dalej? Dalej trzeba wykończyć tak samo jak w filmiku, który już mówiłam, w którym jest stary becik, tak to będę nazywać. Czyli resztę robimy identycznie. Metoda wykonania kapturka. Wykończenie tej plisy, dziurki na guziki robimy identycznie jak w tym starym filmiku, podlinkuję go w opisie pod filmem. I teraz tylko może taka jedna kwestia, do tego w tej wersji, w tym wzorze wafelkowym musicie użyć mniejszego szydełka 3,5 do wykończenia plisy. Oraz, jeszcze Wam tutaj pokażę pewien taki myk, tam też pokazuję i tłumaczę, jak zrobić rogi w tym filmiku ze starym becikiem, jak poradzić sobie, żeby te rogi się nie zwijały. Tam będzie to wyjaśnione, wytłumaczone w tym filmiku. Ale natomiast tutaj jeszcze na wykończenie podpowiem Wam taką jedną podpowiedź, masło maślane, ale brzegi, które tutaj widzicie, są takie jakby pofałdowane i nie mają wyraźnie wyodrębnionych oczek łańcuszka. Na dole becika będą wyraźnie wyodrębnione oczka łańcuszka. Na górze będzie zszyty kapturek, więc tego nie bierzemy pod uwagę, ale większą część plisy będziemy przerabiać właśnie w takim widoku, w takiej wersji, gdzie są te słupki płasko, one teraz są raczej poziomo, one teraz leżą i tutaj pod każdym słupkiem będziemy musiały wykonać dwa zwykłe półsłupki. Nie pamiętam, jak Wam tłumaczyłam w tamtym filmiku, już mi się nie chciało do tego wracać, ale to jest taka istotna różnica, że w każdym rzędzie pod każdym słupkiem przerabiamy dwa półsłupki, żeby wyszło tak ładnie, równiutko jak u mnie. I do tego jeszcze używamy o rozmiar mniejszego szydełka. Dlaczego? Dlatego, że tutaj te brzegi, jak zobaczycie, brzegi się wyciągają, same brzegi, natomiast środek się ściaśnia w ściegu wafelkowym i po prostu musicie zapanować nad tymi brzegami, je też ściaśnić, żeby było równiutko. Do tego potrzebna nam będzie
ciasny ściek półsłupków zwykłych. To każdy potrafi, więc na pewno poradzicie sobie. I na każdym słupku, w każdym rzędzie, na każdym słupku tylko dwa półsłupki zwykłe. Oczywiście tutaj, gdzie mamy wyraźnie wyodrębnione oczka łańcuszka, no to oczko w oczku, na każde oczko po jednym półsłupku, ale tutaj te brzegi robimy dwoma półsłupkami. No i musicie przeskakiwać niestety, jak już skończycie ten długi prostokąt ściegiem wafelkowym do tego starego byciku. No i myślę, że to no jest troszkę kłopotliwe, ale no nie będę nagrywać po prostu nowego. Na pewno poradzicie sobie. Przepraszam za takie pewne utrudnienie, ale po prostu musiałam już nagrać go. Musiałam już zrobić ten becik, a myślę, że jeśli przesłuchacie za dwa razy tego tłumaczenia, to na pewno poradzicie sobie. Jeszcze z tamtym filmikiem, to na pewno tutaj poradzicie sobie. Jeszcze raz pokażę Wam tak z bliska kartkę. Można zrobić sobie stop klatkę i pospisywać te wszystkie informacje, te wszystkie dane. Przypominam, na ten becik 69 oczek łańcuszka, to jest wersja na płasko, więc plus 2. Przerabiamy dokładnie ściegiem wafelkowym na płasko. No i bardzo, bardzo proszę o efekty Waszych prac. Ja już niedługo postaram się na pewno na Facebooku pokazać swój becik. Być może jeszcze tutaj uda mi się wkleić w film to, co zrobiłam chociażby. Także to będzie wersja na razie bez guzików, nieskończona, ale po prostu pokażę. I mam nadzieję, że przydało Wam się ta bardzo skrócona wersja wafelkowego becika. Także póki co dziękuję za uwagę. Do następnego filmiku, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie i czekam na Wasze beciki lub cokolwiek innego, co Wam fantazja podpowie z tego bardzo przyjemnego ściegu wafelkowego.